Cześć, witajcie, dzień dobry moi drodzy, witam was, jak widzicie, po kolejnym ataku zimy. W całej Polsce śnieżyce i nie tylko Polsce, także te warunki są dosyć ciężkie do działania, ale nie poddajemy się. Zobaczcie, chciałem wam pokazać ostatni zakup, maluszek, Fiat 126P, ale jeszcze jedna z pierwszych wersji, bo 1978 rok. Są tutaj koła na szerokim rozstawie śrub, tak zwane cytrynki. Mamy tutaj też takie charakterystyczne rzeczy, jak na przykład znaczek licencja Fiat na boku, na prawym błotniku. Tutaj mamy uszczelki z klinem, jak widzicie. Silnik jest już tutaj 650. Jest jeszcze ten charakterystyczny na dolocie powietrza, ta charakterystyczna rurka metalowa zamiast tej plastikowej puszki. Zobaczcie, jak fajnie jeszcze tutaj wygląda. Są te dla tych roczników też charakterystyczne czerwone kable z zielonymi osłonkami. Oczywiście chromowane zderzaki, chromowane, niklowane. Zobaczcie też, jakie tutaj jest fajne lusterko. Galmot Poznań, licencja Chromodora. Też fajny, ciekawy, rzadki na pewno dodatek. Tutaj też widzicie, jest uszczelka z klinem. W przodu oczywiście znaczek jest umieszczony centralnie na pasie przednim. No i wnętrze wiadomo, mały licznik, stara deska rozdzielcza. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę na fotele. Jak z boku na nie patrzymy, one są cieńsze niż w tych późniejszych wypustach STK i FLA. Też są oryginalne. Wykładzina też ma troszeczkę inną strukturę niż w późniejszych FLA-ch. I tak się to prezentuje. Maluszek niestety teraz nie jest jezdny. Jak go kupowałem, to mój tutaj błąd, bo przejechałem się nim normalnie, troszeczkę nierówno pracował silnik. Myślałem, że to może jest kwestia właśnie kabli zapłonowych, czy też samego zapłonu. Natomiast jak próbowałem tutaj już na miejscu wymienić świecę, to okazało się, że jest przekręcony gwint przy jednej świecy. Także głowica jest do naprawienia, trzeba nagwintować ją od nowa, lanowanie zrobić, wyciągnąć silnik. Przy okazji jeszcze zrobię sprzęgło, bo troszeczkę brało na samym dole. No nie, jaki ciuś, czyś ty zwariował, po zabytku. No i tak to wygląda. Wszystkie szyby są 78 roku, także fajnie i ciekawie. Fiacik jest od spodu zdrowiutki. Nie ma tam żadnej rdzy, nie ma do czego się przyczepić. Karoseria na pewno wymaga napraw, bo jak tutaj zobaczycie, są różne odcienie na niej. Na przykład tutaj jest inny odcień tego nadkola. Widać, że to było, nie wiem, czy to jakaś wpyła była robiona, czy to po prostu było czymś polane i ten lakier wyblakł, ale na pewno trzeba tą karoserię zrobić. Tutaj widać, że są ślady zaszpachlowane po lusterku. Musiał tutaj ktoś dołożyć kiedyś jakieś lusterko. Potem ktoś kumaty się kapnął i chciał to zaszpachlować. Też widać takie dwa ślady. No i tutaj na tym progu, zobaczcie, tutaj widać jakąś taką zamaziany kawałek szpachli. Musiał tutaj być jakiś ząg i ktoś to tak nieumiejętnie po prostu naprawił. Pasowałoby to zrobić na gładko, wstawić pewnie kawałek blaszki i oczywiście uzupełnić nowym lakierem. Dach jest na przykład w super stanie, tutaj teraz jest lód, bo przez ostatnie dwa dni stał pod wiatą, także troszkę go przymroziło. Ale tutaj zobaczcie, wszystko fajnie w oryginale. Nie widać żadnych niepokojących objawów. Najlepiej byłoby go po prostu całego przygotować do lakieru i polakierować. Na razie tylko go uruchomię. Pomalujemy na pewno felgi, wrzucimy nowe opony, bo te troszkę straszą. A jeszcze wam pokażę pod maską z przodu. Wrzucimy, tak jak mówię, nowe oponki. Te są całe popękane, pomimo tego, że są współczesne, to już zdążyły popękać. Zobaczcie, jeszcze chromowane wycieraczki. Chromowane. Ja cały czas mówię, że to chrom, a ja nawet nie wiem, czy to jest chrom. Chyba te rzeczy były po prostu niklowane, nie wiem, czy tam był dawany chrom. Ładujcie w komentarzach, jak wiecie. Tutaj jest super zdrowiutki, pod kołem zapasowym. Ciekawostka jest taka, że ten samochód ma jeszcze numer VIN 18-cyfrowy. Nie tak jak teraz jest ujednolicony na 17 znaków. W każdym przypadku tutaj jest jeszcze 18-znakowy VIN i zaczyna się od liter FSM. Także też taka ciekawostka, no zobaczcie, tutaj też wszystko fajnie wygląda. Także mega fajna baza na zrobienie, naprawdę super maluszka, no bo tych roczników jest już bardzo mało w sprzedaży. Także co, ja ładuję go na lawetę, wiozę do chłopaków, żeby zrobili tą głowicę, koła, nowe opony i maluszek będzie jechał na sprzedaż.
jeszcze, bo akurat znalazłem w Lawecie, zobaczcie, puzzle Fiat 126P, dawno nikomu nie wysyłałem, więc komentujcie, jakaś ciekawa historyjka, wspomnienie z Fiatem 126P, najciekawszy komentarz, oczywiście wyślę mu takie puzzle w gratisie, więc warto pisać. A póki co ładujemy malucha. A jeszcze trzeba odpalić furę. No i dobra, jak widzicie, autko już na Lawecie i zaraz odjazd. Co do tego lakieru jeszcze, tak jak mówię, auto prezentuje się fajnie, bo całkiem ładnie to wygląda i nawet estetycznie, a na te wszystkie mankamenty to trzeba się po prostu przyjrzeć, żeby je zobaczyć. Także tego nie będziemy robić, zostawimy to przyszłemu właścicielowi. Jak ktoś będzie chciał, to sobie go całego poprawi. A jak nie, to sobie tak można ten sezon, czy nawet kilka kolejnych przejeździć w ten sposób, a kiedyś przy okazji naprawić go według własnego uznania. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Hej!